When you're thinking, damn, what is this? That's us. Make it speak as bam when it hits like what? Keep it summer jams with that West Side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high, now jump. Jay, something crazy when that bass line bump. We're just getting started. Mglisty Suwalski poranek. A na tym poranku Meksykanek. Siemano, siemano i z tej strony witam was po raz kolejny. Meksykano, tym razem mamy niedzielę, no i jak widzieliście, kurde, zasypałem was tymi odcinkami z gier. No ale cóż robić w takie dni, kiedy ma się wolne, kiedy padał deszcz, tak jak było w sobotę. No co robić? No tylko zostało grać, sprzątać i obiady gotować. No i tak też się stało i tak minęła mi sobota. Oglądałem skrót El Clasico. Szkoda, że Real przegrał. Ja trochę kibicuję jednak Realowi. Zdecydowanie bardziej niż Barcie. No ale Lewy się popisał. Dwie brameczki wsadził. Mówimy tu o Lewandowskim. Dla mnie... nie kumatych. No i cóż, da się strzelać, da się. W ogóle mógł strzelić 4 bramki, ale strzelił 2. Da się w polskim zespole narodowym. Te bramki przychodzą mu trudniej, dużo trudniej. No i mecz się skończył 4-0 dla Barcelony. No pogrom, pogrom, powiem wam, pogrom. Szkoda, że nie mogłem obejrzeć całego meczu, no ale niestety, słuchajcie, nie miałem gdzie, po pierwsze. No a po drugie, faktycznie nagrywałem też wczoraj sporo odcinków do gier, żeby mieć co tam wrzucić dla miłośników gier, bo tam wyświetleń, ktoś mi napisał, o, wyświetleń nie ma. Ja nie liczę tutaj na jakieś ogromne wyświetlenie z gier, ja sobie zdaję z tego sprawę doskonale, że gry to nie jest rzecz, która będzie tak jakby... Dopóki jakoś tam Koron funkcjonuje, będzie... jakby tematem przewodnim kanału, no bo kurde, przyjdzie wiosna, przyjdzie lato i gry się skończą. Przyjdzie wczesna jesień i zacznie się jeżdżenie, podróżowanie i łapanie much za tym. Kurna. One jeszcze latają, te muchy? Czy one pójdą kiedyś spać, te muchy wszystkie? Czy one w ogóle nie śpią? Tutaj nie jest takie kukolona, tu nie jest tak ciepło, żeby te muchy tak... No, dość mam tych much. To te oczywiście zwierzęce. Więc wiadomo, że to nie jest temat przewodni. Gry nie będą tematem przewodnim nigdy. Jak tylko wiosna się zacznie, zacznie się grzebanie w wodzie, zacznie się wyjeżdżanie. Oczywiście na Litwę, może trochę dalej, w zależności od czasu. Więc to jest taki naprawdę, moim zdaniem, taki jesienno-zimowy zapchaj dziura. Zarówno jako na kanał, tak i dla mnie zapchaj dziura czasu wolnego. No bo wiadomo, że teraz nie polazę grzebać gdzieś w wodzie na plaży, bo jest najzwyczajniej w świecie za zimno. Ani też nigdzie nie wyjadę na nocowanie Oktawio, bo jest za zimno. Więc coś z tym czasem muszę robić. Coś z tym czasem muszę robić weekendowym. Więc ja wolę grać niż chlać. O! To jest właśnie to. Druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy, słuchajcie, długi to będzie wstęp, ale za to krótka opowieść o szkolnej. Albo może taka sama. Druga rzecz, która mi się rzuciła w komentarzach, że ktoś mi napisał, że skoro tam wspomniałeś o bigosie majorowskim z myndyrynkami, to byś powiedział, jak on smakował. Ja już tyle razy wam mówiłem o tym bigosie majorowskim, zresztą i nie tylko. Poza tym uważam się za jednego z większych, jak nie największym, testerem dań przygotowywanych na szkolnej, bo nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z przewijających się tam osób przetestował tyle dań robionych zarówno przez Majora, jak i przez Konona, co przetestowałem ja. Nie przypominam sobie takiej osoby. Jacek od psa Arona, do którego ponoć się czepiam, Matko Bosko, Jarku, ja cię przepraszam, że ja się w ogóle czepiam. Jezus Maria. Powiem jedno, wasza wyobraźnia albo chęć zrobienia sztucznych dymów jest po prostu chyba żałosna, moim zdaniem. Tu nikt nikogo się nie czepia, tylko wyciąga jakieś rady, porady z przymrużeniem oka, jak to zawsze było, jest i będzie. Dodaję.
z oglądanych filmów wyciąga wnioski bądź też rady i porady. Także odpuśćcie takie komentarze. Więc wracając jeszcze do tych testów, no nawet Jacek od Psarona stroni od testowania dań kononowych. No i ja uważam się chyba za głównego testera dań majorowsko-kononowskich. Co do Bigosu? Bigos był z mandarynkami, z bananami i z rodzynkami. Tak, właśnie go wtedy major robił. To było chyba pierwszy raz, kiedy major robił Bigosa. I co ja mogę powiedzieć na temat tego Bigosa? Krótko i na temat wam powiem na temat Bigosa. Bigos był po prostu dobry. Był po prostu dobry. To był dobry, słodko-kwaśny Bigos, którego dało się w 100% zjeść, po którym nie było straczki. Zresztą ja kilkukrotnie wspominałem, że major mimo jakichś tam ułomności zdecydowanie lepiej gotował od Konona. Nawet kiedy tam wstawali w szranki z jajecznicą, kiedy major robił jajecznicę i Konon jajecznicę robił, czy też jajka sadzone, zwał jak zwał. Ja wiem, że to się trochę różni, że to nie łapcie mnie za słowa. Jajka jest sadzone od jajecznicy, nie? Ale w każdym razie chodzi mi o smażenie ogólnie jajek z czymś tam. Też majorowskie jedzenie było lepsze i tak dalej. Z tych lepszych dań to mogę wam powiedzieć, że kotlety milone robione tymi brudnymi rękoma chyba były najlepszym daniem, które miałem okazję spróbować, które zrobił Konon oczywiście. To od kononowych to... Dobra, od kononowych, krótko. Od kononowych mielone to było najlepsze, jakie może być. Od majora faktycznie ten jego bigos dawał radę. Był słodko-kwaśny, dobry. Nie było po nim straczki. To jest tyle. I jeszcze jeden temat. Obejrzałem tutaj Eko Ludka. On tam się wypowiadał o tym. No wiadomo o czym. Już nie będę tutaj... Nie będę dalej Nie będę dalej reklamował. O, w każdym razie tam było pewnej osoby. W każdym razie tam było wspomniane o tym, że Eko Ludek nie wsiadłby nigdy, kiedy za kierownicą siedział Konon. Otóż ja jeździłem wielokrotnie z Kononem i tu i ówdzie. Fakt, wtedy Konon miał się trochę lepiej. Czy się bałem? Nie bałem się. Kononowo nie jeździł może bezpiecznie Konon, ale jeździł ostrożnie. Bo on nie jeździł bezpiecznie, bo on często popełniał jakieś tam drobne błędy. Natomiast jeździł w miarę bezpiecznie, znaczy nie szarżował. Więc ja jeżdżąc z Kononem po Białymstoku się nie bałem. Tyle kwestia wstępu, długi wstęp. Prolog co najmniej, 8 minut prawie. Przechodzimy do szkolnej. A co na szkolnej? Przede wszystkim wizyta z Radosława. Wizyta z Radosława, zapowiedziana bądź też niezapowiedziana, ukrywana bądź też nieukrywana, mniejsza o większość. Co wizyta z Radosława wniosła w szkolną? W szkolną 17. W ten punkt. Otóż wniosła nową wersalkę. Dosłownie mówiąc, wniosła nową wersalkę, tak jak wspominałem na poprzednim filmie. Może nowa, nie nowa, ale nowa, ale nie stara. Może i dobrze, że nie ze sklepu, bo faktycznie Konon zapierdzi ją tak samo jak... Muszę tak, wiecie, czemu ja to robię, bo te muchy, kurwa, mi prześladują. Konon zapierdzi ją pewnie tak jak i poprzednią wersalkę, więc może i dobrze, że nie nowa, nie atomowa. Więc to wniosło na pewno na szkolną ta wizyta z Radosława. I no i wniosła, powiem wam, że ja zauważyłem, że jak Radosław przyjeżdża, to Konon strasznie robi się taki milusiński, bym powiedział, grzeczniutki i spokojniutki. Nie wiem, czy tam... I Stradosława się tam nie pokazuje na kamerach. Nie wiem, czy tam Stradosław stoi z kijem, czy z batem, ale Konon zdecydowanie jest milusiński, nie awanturniczy, nie jest jakiś tam, no wiecie, tak jak nieraz bywa, że z Jackiem lub Sarona, że potrafi go zwyzywać, skrzyczeć i tak dalej, zbeształać, z błotem zmieszać. No tak jak zwykle, jak zazwyczaj, jak przyjeżdża Radosław,
To jest, kurwa, taki spokój trochę i to jest zadziwiające, w jaki sposób on to robi, że się Konon taki potulny robić zaczyna. No, łokieć został zabandażowany, oczywiście pilnujemy tego łokcia, jak nie wiem, jak czego, jak, co najmniej jak skarbu, no, ale został zabandażowany, właściwie to zaklejony, więc wszystko spoko. Co jeszcze możemy powiedzieć, bo tu już punktowałam, punktowane. No, oprócz tego przyjazd Radosława wniósł też jakieś darki, podarunki, ale też w końcu sprawa na jakiś czas, sprawa majorowskiej bycia, bądź też niebycia, majorowskiego bycia, bądź też niemycia, bycia, bądź też niemycia, niemycia Konona, bycia, bycia, niebycia majorowskiego na tym świecie też została na jakiś okres czasu wyjaśniona. Oczywiście wiemy, że jak wystarczy 2-3 telefony i Kononowi się odmieni, ale dobra, na jakiś czas Konon jest uświadomiony, że major jednak z tego świata odszedł i to też prawdopodobnie Sradomir wyjaśnił to dla Konona. Aż się zatkałem. Kolejną rzeczą, jaką zauważyłem, no to kiedy wyniesiono te wyro, jakie wynoszono, stare wyro, to była fajna akcja, bo to był, szkoda, że nie nagrali, jak je w ogóle wynosili, bo by było ciekawiej. Natomiast jak już wynieśli, to zauważyłem ogromną, ale to ogromną panikę much. One musiały mieć tam sztab w tym wyrze, albo nie wiem co, bo panika była ogromna, te muchy latały w lewo, prawo, nie wiedziały, gdzie się podziać. No w każdym razie, jedno wyro zostało wyniesione, drugie wniesione, dywanik położony, także jest jakiś tam progres. Dywanik pewnie też nowy, nie nowy, ale mniejsza większość, nie czepiajmy się o szczegóły. Ważne, że coś tam się dzieje. I czego zabrakło w wersalce? W wersalce zabrakło oparcia, bo Konon generalnie śpi na siedząco. Nietoperze śpią do góry nogami, wisząc przyczepione gdzieś do sufitu. Nie wiem. Żuczki śpią w ziemi, myszki w norkach, a Konon śpi na siedząco. No i czego zabrakło w wersalce? Oparcia! Nie ma oparcia! Jak Konon będzie spał na leżąco? Ja właściwie się zastanawiam, czemu on w ogóle nie śpi na leżąco, tylko na siedząco? Bo on musi mieć miejsce w nogach na jedzenie. Proste i logiczne. Gdyby spał na leżąco, to by te miejsca na jedzenie, to miejsce na jedzenie byłoby zajęte przez nogi, a kiedy śpi na siedząco, to ma tam dostęp jeszcze na wersalce do miejsca, gdzie może położyć chlebek, bułeczkę, rybeczkę, kiełbaskę i inne różne przysmaczki, które przy nie spożywa podczas, podczas wizyt Jarosława, Jarosława imiennika, tak. Ponieważ tylko wtedy chyba Konon spożywa, z tego co rozumiem, bo tak Konon nie je i nie ma co jeść, ale jak już przychodzi Aaron, Jacek od psa Arona, to oczywiście Konon apetytu dostaje natychmiastowego. To też mnie trochę dziwi, w jaki sposób z tym apetytem. Co jest z tym apetytem u Konona, że a może on pokazuje, jak on pchnie je po prostu. No, trudno mi powiedzieć. Ciężko, kurczę, tak gadać o tym, mając gdzieś tam z tyłu głowy w pamięci te złote czasy majorowskie, kononowe, kiedy to major pchnie jadł, kiedy się panowie obydwaj zajadali jedną konserwą. No teraz to zupełnie inna bajka. No ale jakoś tam leci. Kolejną rzeczą, o jakiej od razu pomyślałem, bo po wyniesieniu tej starej wersalki była wspominka Konona o jakichś listach, które leżały. No i o ile udało się go uciszyć, o ile się udało go uciszyć teraz z tymi listami, że niby tam były na łóżku, ale ich teraz nie ma, ale są gdzieś w reklamówce, to ja się zastanawiam, czy jak tylko sradkowa noga wyruszy do Bielska pociągiem, tramwajem, czy kiwie tam czym, czy autobusem, czy taksówką, czy własnym samochodem, mniejsza o większość, bo ten poruszany też był wątek, że niby Stradosław przyjechał pociągiem, ale kiedy ta noga tylko wystąpi poza bramę Szkoły 17, czy nie będzie, słuchajcie, awantury o to, że panowie Kononowi listy pokrali. Czuję, że tak może być, bo tak było ze sprzątaczkami, jak sprzątały, tak też teraz, jeżeli wersalka została stara, wyniesiona, a już Konon coś wspomniał o jakichś listach, które rzekomo tam były, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że niedługo będziemy mieli awanturę o listy z wersalki. Listy spod wersalki, listy na wersalce. Może się Konon też
przyczepić o jakiś kotlet, który wpadł za wersalkę, a który jeszcze nadawał się do spożycia. Pamiętajcie o tym, Krzysztofowe jedzenie im bardziej przeterminowane, tym bardziej smakowite. Taki nawet slogan można zrobić. Nie jest świeżego, jest przeterminowane. Będziesz jak Krzysztof. Był też na filmach Płacz za majorem, bo wiadomo, w tym całym rozgardiaszu Konon musiał się przenieść na wersalkę majorową, więc oczywiście były wspominki, płacze i żale, no i że Konon musi, chciałby, a właściwie powinien zająć miejsce majora, a major powinien żyć i tak dalej, to już znamy. Konon często i gęsto będzie płakał, natomiast potem w ogóle zapomni o tym, że na przykład trzeba niedługo... Nie na święto zmarłych, jak ktoś mi tu zarzucił, tylko jakoś to inaczej się nazywa i właśnie zapomniałem. I to też nie jest dzień zaduszny. W każdym razie ja mówię na święto zmarłych i tyle. Proszę się ode mnie odczepić, bo to jest święto zmarłych. Ale ktoś powiedział, że to nie jest święto zmarłych, tylko się inaczej nazywa i zaraz tu będą komentarze, że pewnie, że to się inaczej nazywa, bo to nie jest święto zmarłych. Pal go 5! Na święto zmarłych Konon i tak pewnie zapomni odwiedzić majorowskiego grobu, mimo tego, że go te łzy. Zresztą kto go tam zawiezie? Chyba, że Jacek od psa Arona będzie miał chwilę czasu i ubierze Konona, umyje i przygotuje i tak dalej, do tego, żeby Konon mógł pójść i zapalić znicz zarówno na grobie majora, jak i na grobie swoich rodziców, czegoż też Konon nie robi albo notorycznie unika. Też się zastanawiam, czemu on nie lubi te odwiedzać swoich bliskich, bardzo bliskich, rodziny i nie tylko. Trudno mi powiedzieć. Jeszcze do tego doszło w tym filmie, właściwie to w trzech filmach, dobra, już nie będziemy tutaj gadać. Jak poradzili sobie panowie z tym boczkiem? To już ostatni taki wątek, bo ja wszystkich filmów oczywiście jeszcze nie zdążyłem obejrzeć. Pewnie obejrzę je jutro albo pojutrze, kiedy będzie właśnie mniej czasu, no bo wtedy najlepiej się ogląda, jak nie ma się czasu. Jak poradzili sobie panowie z boczkiem, brakiem boczku w wersalce, o którym mógłby się oprzeć Konon, żeby spać na siedząco? Dosunęli wersalkę do mebli, do jakichś tam skrzynek, no i powstał boczek, i to dosyć wysoki boczek, także takie będzie spanie na siedząco takie akuratne, prawdziwe. No i Konon zażądał właściwie pomysł, bądź też pomysł, był to Jacek od Sarona, że dokupi jeszcze dwie poduszki. Konon zażądał trzech poduszek, chociaż ma jedną i bla, bla, bla. Wiadomo, jak to pazerny stary knur, proste i logiczne. No i była licytacja oczywiście na sam koniec już tego filmu. Słuchajcie, licytacja na temat poduszek, a właściwie targi poduszkowe. No bo skoro Jacek od psa Arona ma kupić poduszki, to w zamian tego Konon ma się umyć i ogolić. Ale pomagać ma przy tym nie kto inny jak Stradek. To się tam Stradek naoglądał tego i owego na pewno, no bo musiał pewnie Konona przytrzymać, Konon musiał się rozebrać. Mógł się naoglądać, no, było mu dane. Teraz może spokojnie, jak już się naoglądał z Radosław tego i owego, to może spokojnie wracać uśmiechnięty do domu i tym miłym akcentem żegnam was w niedzielę. A być może tutaj jeszcze będzie w tym filmie jakaś dogryweczka. Także nie wyłączajcie kamery. Nie wyłączajcie kurna komputera, telefonu i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam.